Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Pozwólcie mi na początku zadać dosyć nietypowe pytanie. Mianowicie, kiedy samochód jest szczęśliwy? Czy wtedy, kiedy mknie z dużą prędkością autostradą? Czy może wtedy, kiedy samochód terenowy mierzy się z jakimś wzgórzem? Albo gdy samochód rodzinny, zapchany cały bagażami, wyjeżdża gdzieś ze swoimi właścicielami, oczywiście na wakacje? Tak spontanicznie powiedzielibyśmy, że w sumie to nigdy samochód nie jest szczęśliwy, bo szczęścia odczuć nie może. Ale pewnie domyślalibyśmy się, że we wszystkich tych sytuacjach można by jakoś przez analogię powiedzieć, no że tak, że te samochody są szczęśliwe. Natomiast jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, że ktoś zupełnie nie wie, do czego służy samochód, udaje mu się go wprawdzie odpalić, ale samochód stoi cały czas na luzie, bo ten ktoś nie wie, jak zmienić bieg. Samochód stoi cały czas w miejscu i tylko ten silnik pracuje. No i taki człowiek wpada na pomysł, że widzi, że przy silniku robi się coraz cieplej, potrafi otworzyć maskę, no i stwierdza, silnik jest gorący, więc zrobię na tym silniku jajecznicę. Możemy sobie wyobrazić, że ten samochód w pewnym sensie nie jest szczęśliwy. Służy on zupełnie nie do tego, do czego powinien służyć. I cała masa urządzeń, które w nim są, wszystko to, co tam działa, ten silnik, wszystkie te napędy, wszystko to, co aż się wie, można powiedzieć, do tego, żeby wyruszyć w trasę, wszystko to stoi nieużywane, a zostaje za to użyty w celu zupełnie jemu obcym. I trochę podobnie jest również z nami. I człowiek może przez całe swoje życie być jak ten samochód. Samochód, na którym ktoś próbuje całe życie usmażyć tą jajecznicę. Jak samochód, który nie wiadomo do czego służy i który zostaje wykorzystany w sposób zupełnie mu obcy. Dlaczego z nami jest podobnie? No dlatego, że podobnie jak samochód, jesteśmy pewnym dziełem, jesteśmy pewnym stworzeniem. A stworzenie, jak sama nazwa wskazuje, zostaje stworzone. A więc ma też jakiś cel. Bowiem wszystko za tym stoi jakaś intencja. Tak? Słowo stworzenie oznacza pewną intencjonalność. Coś zostało powołane do bytu, oczywiście ze względu na jakiś cel. Stworzenie nie zawiera w sobie elementu przypadkowości. Gdy mówimy o człowieku, że jest stworzeniem, albo że jest dziełem Bożym, to brzmi w tym pojęciu pewna intencjonalność. Wybrzmiewa w tym również to, że człowiek został stworzony dla jakiegoś celu. I to, co już mówię, już na samym początku jest dla tego świata wielkim zgorszeniem. Bowiem ten świat nie chce dzisiaj słyszeć, że człowiek może mieć jakiś cel. Ten człowiek dzisiaj tak bardzo zaślepiony swoją wolnością pragnie sam sobie wszystko wyznaczyć. Nie chce mieć żadnego celu. Jak ten samochód, który właśnie równie dobrze może służyć przecież do tego, żeby robić na nim jajecznicę. No da się go w ten sposób wykorzystać, ale i efekt będzie marny i ten człowiek będzie nieszczęśliwy. Człowiek ma jakiś cel. I nie przez przypadek dawne katechizmy. Gdy otworzymy taki katechizm, który był wydrukowany 70 lat temu, 80 lat temu, 100, 200, 300, 400, 500 lat temu, to praktycznie wszystkie zaczynają się od tego samego pytania. I to nie dlatego, że autorzy byli tak mało innowacyjni, że nie wpadli na jakieś inne, lepsze pytanie i nic im do głowy nie przyszło, no to zawsze zadawali to samo, tylko dlatego, że byli głęboko przekonani,
że to pytanie jest fundamentalne, że ma sens, że właśnie to pytanie trzeba zadać na początku, bo jak się go nie zada na początku, to może się okazać, że brakuje nam fundamentu, że brakuje późniejszym rozważaniom fundamentu, na którym mogłyby te rozważania stanąć. Jakie to jest pytanie? Myślę, że mam nadzieję, że część z Was już wie. To pytanie brzmi, jaki jest cel człowieka? A więc właśnie o to chodzi. Tak jakby tak ten samochód musi najpierw się zastanowić, do czego on służy, jaki jest jego cel. Tak samo i ten człowiek musi się zastanowić, jaki jest jego cel, jaki jest nasz cel. I odpowiedź na to pytanie również przez ostatnie 500-600 lat była dokładnie taka sama. Nie przez przypadek mówię właśnie o takim okresie czasu, bo właśnie po Soborze Trydenckim zaczyna się w cudzysłowie moda na katechizmy. To jest taki jeden z wynalazków, można powiedzieć, potrydenckich, po Soborze Trydenckim. Właśnie na Soborze Trydenckim powstaje zalecenie, aby tworzyć takie katechizmy, aby tworzyć książki, w których będą zawarte główne prawdy wiary po to, żeby ludzie mogli się z nich uczyć. Najpierw po to, żeby proboszcz mógł z tej książki uczyć swoich wiernych, później po to, żeby wierni sami mogli się z nich uczyć. Ale to tylko mała dygresja. Te katechizmy właśnie od czasów Soboru Trydenckiego po czasy prawie że nam współczesne, bo dzisiejsze katechizmy można by powiedzieć, że zaczynają od każdego innego pytania, tylko właśnie nie od tego, a przynajmniej bardzo często jest taka tendencja. Gdzieś tam trochę próbują uciec przed tym pytaniem, przed tym fundamentalnym i tak niewygodnym dla tego świata pytaniem. Bo zastanówmy się, za każdym razem, gdy człowiek sobie to pytanie zadaje, po co jest człowiek na ziemi, no to musi automatycznie, nie da się gdzieś tam uciec, tak? To jest pytanie o sam koniec. To jest pytanie o wieczność. To jest pytanie o to, co będzie po śmierci. Czy coś będzie, czy nie będzie. A człowiek nierzadko woli uciec przed takim pytaniem. Woli je zagłuszyć przyjemnościami, rozrywkami, czymkolwiek. To pytanie jest bardzo niewygodne. Dlatego właśnie chcemy od niego dzisiaj zacząć. Bo niewygodne rzeczy zwykle rozwijają. Tak jak na poziomie fizycznym, gdy człowiek nigdy się nie męczy, to się nie rozwija. Tak samo na poziomie duchowym, gdy człowiek się nie wysila, to się nie rozwija. Dlatego my chcemy zaczynać od tych trudnych pytań. A więc wciąż jeszcze nie podałem odpowiedzi na to zasadnicze pytanie. Po co człowiek jest na ziemi? Jaki jest cel człowieka? Aby Pana Boga poznał, Jego kochał i Jemu służył. I w zasadzie tyle. Można jeszcze dodać i przez to zbawił swoją duszę. I tutaj mamy w tym ostatnim fragmencie chyba ten fragment tego zdania, który jeszcze jest najprostszy, najłatwiejszy do zaakceptowania, bo odnosi się do nas. Natomiast cała fundamentalna, pierwsza część tej odpowiedzi to jest bezpośrednie odniesienie do Pana Boga. Człowiek, który nie jest sam w sobie celem, człowiek, który nie jest sam celem samego siebie. To jest fundamentalna wypowiedź tego zdania, że nie jesteśmy sami dla siebie celem. Jak ten samochód, tak, który też jest dziełem, on jest dziełem człowieka, ale jest stworzony po to, żeby w jakiś sposób nam służył. I teraz Pan Bóg stwarza nas dla siebie. No i tutaj znowu tak łatwo nasza natura zaczyna się burzyć. Ale jak to Pan Bóg stwarza nas dla siebie? To przecież egoizm jakiś. Jak można tak dla siebie stworzyć, a nie dla nas? Już zauważmy, jak myślimy. Tak często właśnie tak myślimy. Jak można tak dla siebie stworzyć? Jak Pan Bóg mógł tak dla siebie stworzyć, a nie dla nas? To jest właśnie to. W ten sposób myślimy. To znaczy często nie dopowiadamy tego ostatniego zdania, że nie dla nas, ale tak naprawdę to się za tym kryje. Otóż nie ma większej miłości niż
dać komuś Boga. Bóg nie może dać nic większego niż siebie samego. Czyli gdy stwarza nas dla siebie, to nie należy tego rozumieć tak, jak człowiek sobie tworzy na przykład młotek dla siebie po to, żeby go wykorzystać, bo potrzebuje wbić gwoździa. Tylko gdy mówimy, że Bóg stwarza człowieka dla siebie, to jest intencjonalne, to znaczy stwarza człowieka, aby ten do Niego dążył. Bo On jest naszym celem. Nie dlatego, że On nas potrzebuje, jak człowiek, który potrzebuje młotka, więc nie po to, żeby nas wykorzystać do czegoś, raczej w zasadzie po to, aby dać się wykorzystać. Pamiętamy, tak? Pan Jezus, który przychodzi nie po to, aby dać się obsłużyć, ale po to, aby służyć. I później Najświętszy Sakrament i tak dalej. To nie Pan Bóg nas potrzebuje, a więc nie stwarza nas dla siebie, tak jak się stwarza narzędzie, tylko stwarza nas dla siebie jako ukierunkowanych na cel ostateczny, jako ukierunkowanych na Niego. I nie można być ukierunkowanym na coś większego, na coś wspanialszego. A więc nie dało się dać nam nic lepszego. Nie dało się obdarzyć nas czymś większym niż właśnie takim celem. Aby Boga poznał, czyli rozum. Rozum, który jest w stanie poznać ogólne prawdy. Który jest w stanie podnieść się poza materię, poznając materię, wychodząc od poznania zmysłowego, wychodząc od tego, że niemowlak wszystko wsadza do ust, poznaje w ten sposób, uczy się. Zaczynamy od takiego poznania. Musimy najpierw wszystkiego posmakować, dosłownie posmakować, żeby to poznać. Wychodząc od tak banalnych rzeczy, nasz rozum wznosi się do tego, co wieczne, do tego, co doskonałe, do tego, co niebiańskie. Najpierw poznaje te ogólne prawdy, po samo pojęcie prawdy, na przykład pojęcie miłości, pojęcie dobra, i później wznosi się do poznania Pana Boga. Większego daru Pan Bóg nam dać nie mógł, niż to właśnie tą zdolność do poznania samego Boga. Ostatecznie w niebie, w wizji uszczęśliwiającej, to właśnie poznanie będzie tym, co będzie uszczęśliwiało. Ale to może wszystko po kolei. A więc, aby Pana Boga poznał, to jest wielki dar. Aby Pana Boga kochał, skoro poznał i rozpoznał w Nim ten cel ostateczny, to pragnie, to człowiek musi zapragnąć dotrzeć do tego celu. I gdyby mógł poznać, a nie mógł do Niego dotrzeć, to byłoby to największe okrucieństwo, jakie możemy sobie wyobrazić. Gdyby był w stanie poznać, a nie miał zasadniczo fundamentalnie możliwości dotarcia do swojego Stwórcy. A więc poznać, kochać i Jemu służyć. No, tu znowu ten świat będzie się strasznie burzył. Jak to człowiek stworzony po to, żeby służyć? Przecież człowiek tutaj powinien być panem całego stworzenia. Choć takich pogan, którzy tak mówią, jest już coraz mniej. Dzisiejsi poganie w sumie nie mówią, że człowiek powinien być panem całego stworzenia, ale w zasadzie, że człowieka to w ogóle powinno nie być, bo on niszczy środowisko. To jest nasz współczesny poganizm, który teraz rośnie w siłę, gdzie Bogiem jest w zasadzie, czyli tym, co najważniejsze, jest środowisko, jest nasza planeta, a ludzie to tak naprawdę niszczą tą planetę. To pogaństwo jest teraz dużo bardziej modne niż to, o którym ja teraz mówiłem. Nie jestem tutaj faktycznie całkiem zaktualizowany, ale i to pogaństwo również można jeszcze spotkać, takie dinozaury ubiegłej pogańskiej epoki, którzy uważają, że człowiek jest celem sam sobie i nikomu służyć nie powinien. Człowiek właśnie przez to, że jest stworzeniem, zostaje stworzony w jakimś celu. I ta służba Boża, wypełnianie Bożych przykazań, wypełnianie Jego woli, nie ma w sobie nic, co byłoby podłe, nic negatywnego ze słowa służba. Mamy jak najbardziej w naszym języku również bardzo pozytywne konotacje ze słowem służyć, służba. Człowiek, który służy bliźniemu poprzez jakąś miłość, poprzez jakieś usługi, poprzez gotowość do pomocy,
taka służba w harcerstwie na przykład pojawia się to słowo właśnie w słowie w znaczeniu bardzo pozytywnym, aby pomóc, aby uczynić coś dobrego, aby wyrwać się gdzieś tam z egoizmu i zrobić coś dla drugiej osoby. Jak najbardziej mamy również te pozytywne konotacje z tym słowem i to na nie tutaj trzeba patrzeć, bo służba Bogu nie ma w sobie nic upadlającego. W tym nie ma żadnego zniewolenia, żadnego niewolnictwa. To jest właśnie tak jak z tym samochodem. Da się go wykorzystać do czegoś innego. Można zrobić na nim tą jajecznicę, ale tak naprawdę i efekt kiepski, i samochód się szybko popsuje, bo żeby taką wysoką temperaturę osiągać, to trzeba byłoby dosyć dużych obrotów cały czas. Tak samo może być z człowiekiem. My, gdy Bogu służymy, gdy wypełniamy Jego przykazania, to robimy po prostu to, co jest dla nas dobre. Bo któż będzie wiedział, co jest dla nas dobre, jeśli nie nasz Stwórca? My bardzo często chcielibyśmy właśnie, no, pojawia się taka myśl, a że może lepiej byłoby dla mnie to, że może lepiej byłoby dla mnie w jakiś tam sposób zgrzeszyć. Tak to odczuwamy w danej chwili, no ale właśnie, możemy tak odczuwać, ale nie oznacza to jeszcze, że faktycznie realnie tak będzie. I dlatego po prostu to Stwórca najlepiej wie, co jest dobre dla Jego stworzenia. Dlatego przez służbę Panu Bogu doskonalimy się, dlatego przez służbę Panu Bogu stajemy się lepsi, dlatego przez służbę Panu Bogu stajemy się szczęśliwsi. I w zasadzie do tego chciałem tutaj dotrzeć, od tego trochę też wyszliśmy, od pytania, kiedy samochód jest szczęśliwy. No wtedy, kiedy jest wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy sam świadomie i dobrowolnie podąża za swoim celem. Bo oczywiście nie jesteśmy jak samochód, który jest bezwolnym urządzeniem. Nie ma ani rozumu, ani wolnej woli. Natomiast my, jako istoty świadome i wolne, powinniśmy nasz cel poznać i jego zapragnąć. Bo rozpoznajemy go jako dobry. Bo rozpoznajemy go jako to, co nas ostatecznie uszczęśliwi. Każdy człowiek pragnie szczęścia. I to jest zupełnie dobre i normalne. Tak Pan Bóg nas stworzył. To jest w zasadzie to, co nas powinno do celu ostatecznego popychać, bo to jest nasze szczęście ostateczne. Ale oczywiście każdy człowiek łatwo może ulec tutaj złudzeniom i może podążać za szczęściem, które wyda mu się wspaniałe, pociągające, tak piękne, porywające. No a w rzeczywistości wcale się takim nie okaże. Jak ten nasz samochód, który może by zapragnął, żeby czasami na jego silniku zrobić tą jajecznicę, ale jak wspomniałem, ani jemu to na dobre nie wyjdzie, ani jajecznicę, ani temu, kto później będzie tą jajecznicę jadł. A więc gdy próbujemy wybrać sobie nasz jakiś własny cel, to i efekt jest marny, i człowiek staje się nieszczęśliwy. Gdy próbujemy sami sobie wybrać cel, gdy w jakiś sposób odrzucamy to, co Pan Bóg nam dał, czyli tą odpowiedź z katechizmu, aby Boga poznał, Jego kochał, Jemu służył i przez to duszę swoją zbawił, czyli szczęście ostatecznie osiągnął. Jeśli próbujemy sobie wybrać jakiś inny cel, to albo wybierzemy cel, który nas nie uszczęśliwi, albo wybierzemy cel, który zasadniczo ma w sobie dobro, ale wybierzemy go w sposób niewłaściwy, w niewłaściwym czasie albo w szkodliwy sposób. Możemy spojrzeć na kilka przykładów. Tak łatwo jest na przykład podążać za bogactwem. Tak chętnie człowiek taką drogę właśnie wybiera. Dobra materialne wydają się tak pociągające i gdy człowiek wybierze taki cel, no to dąży do nich z całej siły. Tylko, że później się okazuje, że największą liczbę samobójstw popełnia statystycznie raczej ta bogatsza część społeczeństwa, a nie ta biedniejsza. Nagle się okazuje, gdy człowiek ma wszystko, co chciał, że chce mieć jeszcze więcej i później jeszcze więcej i jeszcze więcej i ostatecznie orientuje się, że w sumie do szczęścia mu to
nie dawało. W sumie nie był w stanie się tym zapełnić. I bardzo często popada wtedy w zwątpienie. Poświęcił całe swoje życie gdzieś tam na walkę o dobra doczesne, a później zostaje tylko depresja, rozpacz, strach. A gdy spojrzymy na osoby bardzo znane, bardzo bogate, często gwiazdy popkultury, to są osoby właśnie z depresjami, leczącymi się nieustannie na wszelkie możliwe schorzenia psychiczne, osoby niezwykle zniszczone przez życie i wcale nie szczęśliwe. No podobnie z karierą, to jest gdzieś tam ze sobą powiązane i właśnie te osoby z popkultury również właśnie o tym świadczą. Są ludzie, którzy całe swoje życie orientują wokół kariery, ale jeśli człowiek to uzna za swój cel, och, bardzo szybko zrujnuje swoje życie. Rodziny na pewno szczęśliwej nie stworzy. Jeśli za wszelką cenę dąży do kariery, no to musi pracować coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Innych unieszczęśliwi, dla innych czasu mieć nie będzie, innych złości w gniew prowadzi, siebie samego złości w gniewie, w zawiści będzie trzymał. I nawet jak cel osiągnie, to jest tak bardzo przerażające i zostanie na końcu wielkim, głównym menadżerem Microsoftu albo jakiejkolwiek innej wielkiej firmy, to nagle się orientuje, że no ale w sumie to szczęśliwy nie jestem. I jeszcze gdy się zorientuje, gdy przyzna się do tego, to jeszcze jest nadzieja. Ale bardzo łatwo jest wtedy już się do tego nie przyznać. Trwać. No i właśnie. Nie przez przypadek tak często. I bardzo bogaci ludzie są skłonni do tego, żeby kończyć swoje życie w ten czy w inny sposób. Natomiast człowiek, który podąża za takimi celami, ale mu się nie udaje ich osiągnąć. Oczywiście takich też jest bardzo dużo i być może jest to większość tych, którzy wybierają jakiś fałszywy cel. Wybierają karierę, bogactwo, no i pragną tego z całego serca. No ale się nie udaje z tego czy innego powodu. Zabrakło umiejętności albo ktoś złośliwie faktycznie bardzo zaszkodził i się nie udało. No i wtedy oczywiście też jest gorycz. Gdy się uda, szczęścia nie ma i jest gorycz. Gdy się nie uda, też szczęścia nie ma i jest gorycz. Los w zasadzie straszny. Człowiek może też dążyć za przyjemnościami. Gonić nieustannie za zmysłowymi przyjemnościami. To też jest pewna opcja. To też daje na początku przecież jakąś satysfakcję. A dokładnie tak samo jak ze wszystkim innym. Człowiek, tak jesteśmy skonstruowani, jest to bardzo mądre. Tutaj naprawdę widać ten palec Boży. Tak jesteśmy skonstruowani, że gdy korzystamy często z czegoś, co dostarcza nam dużo radości, to nasz mózg się na to uodparnia. Redukują się receptory dopaminy i człowiek odczuwa to coraz mniej. Coraz mniej i mniej i mniej. I dlatego trzeba coraz więcej i więcej i więcej bodźca. Trzeba coraz więcej tych narkotyków i coraz mocniejsze. Trzeba coraz więcej alkoholu, coraz częściej i coraz mocniejszy. Tak. I dotyczy to wszystkiego. Bo receptory się redukują. I człowiek wtedy zwykłe, małe radości zupełnie już człowieka nie cieszą. Bo ma tak mało tych receptorów dopaminy, że potrzeba prawdziwego wodospadu dopaminy, która uszczęśliwia, żeby ten człowiek w ogóle coś poczuł. Dlatego ludzie w nałogu wpadają w marazm. Znowu w depresję. Nic im się nie chce, nic im nie sprawia radości. Bo tak bardzo są już potępiani. Człowiek, który gonił, właśnie jest jak ten samochód, tak, który służy do przygotowania jajecznicy. Próbuje gonić za przyjemnością, a okazuje się, że traci zdolność do odczuwania jakiejkolwiek przyjemności. Sama natura niejako tutaj mści się za tą zdradę, bo jest to zdrada własnego celu. Taki człowiek, który nie ma przed oczami celu ostatecznego, jakkolwiek by sobie życia nie ułożył, to zawsze będzie to obarczone jakimś brakiem. Zawsze gdzieś ten brak wyjdzie, w tym czy w innym miejscu. Taki człowiek, gdy próbuje założyć rodzinę, stworzyć związek,
no to jakie będzie miał motywacje? No jakieś takie zupełnie doczesne. A ta dziewczyna jest ładna, ten chłopak jest przystojny, zaczyna się taki związek i oczywiście nie ma żadnych trwałych fundamentów. I oczywiście to po prostu musi prędzej czy później skończyć się katastrofą. No bo jakie kryteria będzie taki człowiek miał przy tworzeniu rodziny? Gdy taki człowiek, a to też się zdarza, bez perspektywy, właściwej perspektywy, bez właściwego celu, gdy taki człowiek postanowi... Proszę się nie przejmować, to tylko nasza wentylacja. Gdy taki człowiek postanowi, że rozpocznie drogę życia duchownego, poświęconego Bogu, to też się może zdarzyć. Pewnie mniej w skrajnych, takich skrajnie oczywistych przypadkach, choć i to jest niewykluczone. Taki człowiek oczywiście będzie absolutnie nieszczęśliwy. I to życie duchowne, no będzie właśnie takim życiem dla jakichś rzeczy doczesnych, dla zysków. Takie przykłady oczywiście również się zdarzają, są straszne, są wielkim zgorszeniem dla całego Kościoła i sprowadzają ogromne szkody dla dusz. No i ostatecznie, jakąkolwiek drogą by taki człowiek nie poszedł, człowiek, który zapomniał o najważniejszym pytaniu w katechizmie, po co jestem, ten człowiek tak czy siak, w którą stronę by nie poszedł, i siebie uczyni nieszczęśliwym, i innych dookoła siebie uczyni nieszczęśliwymi, i efekt będzie marny. Tego, co chciał, te przyjemności szczęścia nie dadzą. Bogactwo okaże się marne, kariera w sumie też. Natomiast zupełnie odwrotnie jest w przypadku tego człowieka, który zrozumiał swój cel, który przeczytał pierwsze pytanie w katechizmie i nie tylko je przeczytał, ale też wcielił je w życie. Taki człowiek dobra doczesne będzie postrzegał jako środki, jako coś, co służy, ma służyć do dobrego celu. A więc nawet jeśli będzie je gromadził, bo to też jest istotne, katolik nie pogardza dobrami doczesnymi na zasadzie, że ja ich nie chcę mieć i muszę być żebrakiem, albo w ogóle nie mieć, bogactwo to zło. To jest raczej komunizm, a nie katolicyzm, tak żeby to uściślić, bo wcale dzisiaj to nie jest aż takie oczywiste. Więc bogactwo to nie jest zło, bynajmniej. To jest normalne i dobre, że katolik ciężko pracuje, zarabia duże pieniądze i jest bogaty. Ale taki człowiek, który podchodzi do dóbr doczesnych jako do pewnego środka, który jest do wykorzystania, na służbę Bożą, aby innym pomóc, aby nasz tutaj świat doczesny uczynić lepszym, aby duszę do Boga prowadzić. Taki człowiek czyni dobro tym majątkiem i siebie uszczęśliwia, i innych uszczęśliwia. Taki człowiek, gdy jego kariera się rozwija, gdy jako owoc swojej ciężkiej pracy, to się czasem zdarza, choć może nie aż tak często, że człowiek za swoją ciężką pracę zostaje naprawdę wynagrodzony i naprawdę właśnie jakaś tam kariera się przed nim otwiera, no to taki człowiek jest przeszczęśliwy. Nie postrzega tego jako swój cel ostateczny, a więc nie goni za tym nieustannie, nie zaniedbuje swojej rodziny, nie zaniedbuje innych obowiązków, tylko po prostu spełnia je tak dobrze, jak potrafi i widzi nagrodę za swoje dobre uczynki. A jeśli tych rzeczy nie ma, jeśli spełnia swoje obowiązki, jeśli działa, pracuje, ale ani kariery, ani bogactwa nie ma, to też w rozpacz nie wpada. I widzimy, że ta sytuacja jest dokładnie odwrotna do tej poprzedniej. Tam chociażby człowiek znalazł i tak szczęście nie znajdzie. Tu chociażby człowiek nie znalazł i tak szczęście znajdzie. Bowiem nie to było jego celem ostatecznym. Bowiem nie za tym cały czas gonił, tylko traktował to jako środki. I właśnie pośród cierpień również znaleźć potrafi i siłę, i radość. Z przyjemności ten człowiek potrafi korzystać optymalnie.
Tak jak wspomniałem wcześniej, ten człowiek, który goni za przyjemnościami, tępieje, nie potrafi odbierać tych przyjemności. A człowiek, który właśnie racjonalnie z nich korzysta, zgodnie z Bożymi przykazaniami z nich korzysta, taki człowiek ma szansę naprawdę je odbierać tak, jak Pan Bóg tego by chciał. Bowiem jest wrażliwy. Potrafi, nie goniąc za nimi, nie rzucając się na nie, jednocześnie zyskuje tą zdolność, umiejętność dostrzeżenia całego ich piękna, każdej subtelności, wszystkiego, co w tym jest piękne, dobre, co od Boga pochodzi. I tak samo, gdy ten człowiek jakąkolwiek drogą życiową by nie podążył, czy zakłada rodzinę, czy wstępuje na drogę życia Bogu poświęconego, po prostu ma szansę być szczęśliwy. Gdy zawiera związek, pragnie znaleźć żonę, męża, z którym razem będzie do nieba dążył, dążyła. Próbuje znaleźć taką osobę, z którą naprawdę chce spędzić resztę swojego życia. Nie dlatego, że jest piękna czy przystojna, tylko dlatego, że widzi tą wartość tej osoby. Widzi, że to jest osoba, z którą razem do nieba dojść można. I to stwarza zupełnie inny fundament dla takiego życia. I oczywiście, gdy taka osoba wchodzi na życie Bogu, na ścieżkę życia Bogu poświęconego, no to oczywiście również ma szansę, ma ogromne szanse szczęście znaleźć. Bowiem chce Bogu służyć, chce duszę do Pana Boga prowadzić, no i nic lepiej się tego zrobić nie da niż na tej właśnie drodze. I jest na dobrej drodze, żeby widzieć, jak te działania przynoszą owoce, jak dusze z grzechu powstają, jak dusze do Pana Boga się zbliżają. A więc taki człowiek, wracając do naszego obrazu samochodu, jest jak taki dobrze przygotowany do drogi sportowy samochód, który stoi na torze wyścigowym i ten silnik już ryczy, gotów do drogi. Tam wszystko jest na swoim miejscu. To jest urządzenie, to jest dzieło, ten samochód, w którym wszystko jest na swoim miejscu. Tak? Każdy przewód musi być dokładnie dopasowany, tak żeby dobrze służył. I ten kierowca dobrze widzi, że ten samochód jest taki, jak trzeba. I za chwilę ten wyścig się rozpocznie. Jakkolwiek ten samochód nie pojedzie, to właśnie spełni swoje przeznaczenie. On będzie szczęśliwy na tyle, na ile to oczywiście dla rzeczy możliwe. Tak samo jest właśnie z nami. Jeśli podążamy za wolą naszego Stwórcy, jeśli wybieramy nasz cel, jeśli poznajemy tą odpowiedź na najważniejsze pytanie i według niej układamy nasze życie, to mamy szansę. Mamy szansę być naprawdę szczęśliwymi. Nie jest to aż takie proste. Wymaga to później trochę pracy. Ale o tym, jak ta praca powinna wyglądać, o tym będziemy mówili na kolejnej nauce. Za 10 minut uroczysta, śpiewana msza święta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest drabina do nieba, jest drabina